Szczęść Boże! Witam wszystkich w Nowym Roku. Życzę wszelkiego dobra, dużo Bożego błogosławieństwa, pokoju w sercu i odwagi w odkrywaniu piętna Pisma Świętego i podążaniu za odkrytymi w nich słowami Chrystusa. Przed nami kolejne spotkanie. Wiecie, że to jest ten cykl Jaskini Słowa, Zrozumieć Biblię, odbywa się tak trochę dwutorowo. Z jednej strony do spotkania w katedrze, Najbliższe już 11 stycznia o 19:45 spotkanie będzie o księgach deuteronomicznych, które są w Piśmie Świętym i o księgach apokryficznych, o apokryfach, których nie ma w Biblii. Opowiem o tym, czym są apokryfy, jak powstały, o tych najciekawszych, trochę jest reszcze, opowiem trochę więcej. Zachęcam do uczestnictwa. To spotkanie będzie też transmitowane na żywo. Na kanale Jastynia Słowa 19:45 w środę. No i druga część, druga, druga droga, drugi tor tych spotkań to spotkania wirtualne, takie jak to dzisiejsze. Spotkania, w których nie mówię o samym tekście Pisma Świętego, ale trochę o tym, co jest obok tekstu, to znaczy o całej. Dzisiaj o strukturze społecznej czasów Jezusa, ale mówiłem już o geografii starożytnego Izraela, mówiłem o sąsiadach Biblijnego Izraela, więc te nagrania już są na YouTubie dzisiaj o strukturze społecznej. Cóż, przechodząc do rzeczy nie będę mówił tego z wizją. Będzie to tylko nagranie audio, dlatego że uwierzcie, nagranie każdego filmu trwa bardzo długo, i zmontowanie filmu. Rozcięcie dźwięku, obrazu, dopasowanie tego, bo coś tam się zawsze człowiek przejęzyczy, jakoś tam coś powie nie tak, zerknie w notatki, gdzieś tam się obróci i tak dalej, to trzeba potem powycinać. To jest bardzo dużo, ja to robię wszystko sam. Nagrałem, jak widzieliście, w zestawieniu ponad 400 filmów, w tym roku ponad 200. Subskrypcji mamy ponad 2400, więc jest to duża grupa odbiorców, za których wszystkich bardzo Panu Bogu dziękuję i cieszę się, że jesteście, natomiast to naprawdę wymaga dużo pracy. 28 odcinków, które nagrałem niedawno, odcinków Adwentowego cyklu Maryi jest dostępnych na YouTubie, kosztowało mi naprawdę dużo, więc proszę zrozumcie i jakby no przyjmijcie, że te nagrania najczęściej będą po prostu słuchowiskami czy podcastami, a, a nie y, wideo, y, nadraniami wideo, ponieważ po prostu nie dam tego rady zrobić sam. Musiałbym mieć grupę ludzi, która będzie mi w tym pomagać. No, na, na co oczywiście liczę, zachęcam do współpracy, jeśli ktoś chciałby coś pomóc. Dzisiaj spotkanie o strukturze społecznej. Nowego Testamentu, czasów Jezusa. Dlatego, że musicie zrozumieć, że Stary Testament to jest bardzo długi okres. To jest prawie tysiąc lat. I trudno mówić o jakiejś jednolitej, jakiejś jednorodnej strukturze społecznej, jeśli patrzymy na chociażby kwestie władcy, czy kwestie rodziny, małżeństwa, struktury modlitwy, faryzeuszów itd., jak się rodzi Izrael, jeśli chodzi o, o religię, o, o, o synagogę, o, o nabożeństwa o biednych i bogatych, o ubogich, o, o pokolenia, o rody, to przez tysiąc lat wiele się może zmienić. Trzeba by zrobić filmy, żeby to miało sens, nagrania, wykłady o tym, jak wygląda struktura społeczna w czasach patriarchów, w czasach Dawida, w czasach proroków, w czasach niewoli yy, i tak dalej. Wtedy rzeczywiście maja, miałoby to sens i, i, i może trzeba by takie odcinki nagrać. Co o tym myślicie? Daj znać w komentarzu. Natomiast ja skupię się na czasach Jezusa. Dlatego, że najczęściej słuchamy Ewangelii w Kościele, no, więc gdzieś słyszymy o, o, o ludziach. Więc dzisiejsze spotkanie będzie o ludziach. O ludziach, których najczęściej spotykamy właśnie w, na Mszy Świętej w Niedzielę, czy w osobistej lekturze Biblii, o ludziach, którzy to byli bogaci albo biedni, mieszkali w mieście albo na wsi, byli częścią narodu wybranego albo byli obcy. Opowiem trochę o demografii. Jak wyglądają miasta? Ile mają ludzi? Ile w ogóle ludzi żyło w czasach Jezusa w Ziemi Świętej? O tym wszystkim dzisiaj w tym odcinku. Zachęcam do, do posłuchania uważnego. I tyle. Do roboty. Do dzieła. Po tych słowach wstępu przejdźmy już do konkretu. Najpierw kilka danych demograficznych. Jak wspomniałem, staram się mówić i będę też tak dzisiaj robił tylko o czasach Jezusa. Chociaż byłoby to może zasadne, opowiedzieć o całej historii Starego Testamentu, jak to się kształtowało, jak to wyglądało w czasach patriarchów, potem monarchii, rodzącej się monarchii, wcześniej sędziów i dalej, ale to jest, byłby ten wykład bardzo długi, a nie chcę być niekompetentny, więc nie chcę mówić do połebkach. Staram się skupić tylko na czasach Ewangelii, na czasach, w których żyje Chrystus. I najpierw dane demograficzne. Na jakiej podstawie możemy o tym mówić? No, tu jest pewien problem, dlatego że no, dzisiaj mamy różne spisy ludności, mamy dokumenty, nawet nie wiem, sprzed 200-300 lat jakieś dane możemy odtworzyć, natomiast gdy cofniemy się do czasów Jezusa, to takie dane są trudne do zdobycia. Mamy różne kroniki. Kronikarzy rzymskich, greckich, różnych historyków, ale oni często pisali na użytek konkretnych zapotrzebowań różnych władców, i nie do końca możemy te liczby tam podawane przyjmować za pewność, bo zależy kto pisał i do kogo trudno było wychwalać przeciwnika, więc trzeba było umniejszyć przeciwnikowi jego armię czy potęgę, miast, a, a znowu swoje troszkę przedstawić lepiej w lepszym świetle. No, trochę taka rola, jak dzisiaj nie wiem, mediów, które też potrafią przedstawiać różne rzeczywistości no, na swój sposób, na swój e, użytek. Druga sprawa, to często bierzemy dane na podstawie wykopalisk. Odkopujemy pozostałości osad, miast, domów, łodzi, różne rzeczy potrafimy odnaleźć na terytorium Ziemi Świętej i na tej podstawie możemy też określać, ile mieszkańców miało jakieś miasto czy osada, bo widzimy, jak jest rozległe to miasto, jakie ma pozostałości nie wiem, zwierząt czy, czy różnych gospodarstw, ale najczęściej nie całe miasta są odsłonięte chociażby Kafarnaum, to też nie jest, to jest jakiś fragment miasta, odtworzony czy zachowany. Reszta nie zachowała się, możemy szacować ilość mieszkańców, więc to, co będę mówił, musimy przyjąć, że jest jakąś tezą, jakąś próbą wyjaśnienia, orientacyjnie, stąd te dane zupełnie szacunkowe. W różnych dzielnicach Palestyny, tej geograficznej Palestyny, terytorium Ziemi Świętej Izraela, Zasiedlenie było różne: najbogatsza i najbardziej zaludniona była Galilea, no, tam było najżyźniej, najmniej Perea czy nawet może Judea. W czasach Jezusa przyjmujemy, że w granicach Imperium Rzymskiego żyło około 100 milionów obywateli. Tyle mogło liczyć Imperium Rzymskie. Żydzi stanowili niecałe 7% a więc Żydów było nieco ponad 6 milionów. Dalej, to tyle wiemy z różnych danych, tak historycy tutaj próbują ujednolicić te, u, ujednolicić te liczby. Natomiast na terenach geograficznej Palestyny mogło żyć około miliona Żydów. Reszta żyła w diasporze, w Egipcie, w Asyrii, w Rzymie. Sama Jerozolima, Liczyła około 25, może 35 tysięcy mieszkańców, choć oczywiście, jak wspomniałem, są to liczby szacunkowe, oparte o wykopaliska, o pozostałości możliwe do zbadania, także o kroniki, ale tutaj z tym dużym dystansem do kronik, bo szczególnie Józef Flawiusz który no, próbuje takie bajki trochę pisać w tym, co opowiada i trzeba umieć no, rzeczywiście między wierszami te fakty odnajdować. Jeremiasz, Joachim Jeremias w 1977 roku mówi ciekawą sprawę. Otóż w oparciu o księgę Esdrasza, tam w drugim rozdziale w wersetach 36-42, Pada stosunek. Mniej więcej 1 dziesiąta wszystkich powracających z Babilonu to byli kapłani, to byli lewici z, z całymi rodzinami swoimi. Więc on przyjmuje, że pewnie podobnie mogło być w czasach Jezusa. Więc jeśli klasa kapłanów to mniej więcej 20 tysięcy osób a z rodzinami może 40-50 tysięcy, to cała ludność mogła wynosić około 600 tysięcy osób, więc prawie milion. Natomiast te dane, jak wspominałem, bardzo różnią się między sobą, bo też są trudne kryteria. Nie ma takich jednolitych rzeczy jak dzisiaj paszporty, dowody osobiste itd. Tak więc to, co podaje, są to tylko jakieś teoretyczne dane. Jedno pewne, kiedy odwiedzamy różne wykopaliska, na przykład właśnie Chafarnaum czy, czy Cezarę nadmorską, to mieszkania są raczej małe i ciasne. Bardzo często domy przylegają do naturalnych grot, do jakiejś formy jaskiń, które były niwelowane, jakoś wyszlifowane, które były, do których były dobudowywane fragmenty domów. Tak mieszkali ludzie. Możemy tego pozostałości zobaczyć no, w Betlejem, Narodzenia, czy, czy w bet to obok Betlejem na polu pasterzy, tam też są pozostałości tych starożytnych domostw. To bogatsi ludzie mieli swoje domy wybudowane, murowane, piętrowe, potężniejsze, z no, większą przestrzenią, z marmurami na ścianach, jakieś mozaiki na podłodze, to widzimy w Seforis, na przykład w Galilei. Były ozdobne salony, często były to sal ale na górze, po grecku katalyma, to sala na górze to tam, gdzie też, gdzie, był wie, gdzie był wieczernik, gdzie była ostatnia wieczerza. Sala na górze to była taka najbardziej reprezentacyjna część domu. Okna były bez szyb, no bo nie było tych szyb takim, w taki sposób wytwarzanych. Okna były natomiast zakratowane, były zasłony, często bardzo mocne, gęste. Miasta i, i, i wsie, miasta mają mury mają jakąś siatkę ulic, mają domy uporządkowane na linii tych ulic, mają jakieś tam place w mieście. Nawet odkryto pozostałości systemów kanalizacyjnych czy wodociągowych w Seforis, w Cezarei. Przecież do, do dzisiaj Kloaka Massima, czyli, czyli ten prawie kilometrowy tunel kanalizacyjny działa, do dzisiaj działa, a powstał 600 lat przed Chrystusem w starożytnym Rzymie. Więc miasta zasadniczo mają mury i są większymi skupiskami ludzi, bo dzięki temu można się skuteczniej bronić. Natomiast wioski są budowane w miejscach, no tu ważne, w miejscach u dlatego że szkoda było marnować żyzny teren. W Izraelu mało jest tego żyznego terenu, więc trudno na żyznej ziemi budować dom i tracić miejsce, gdzie można by robić uprawy. Więc domy powstawały w miejscach nieżyznych, na zboczach, miejscach, gdzie trudno byłoby o uprawy, a pola nie były przy domach, jak na przykład we Włoszech widzimy. Ale bardziej, bardziej na zboczach wzgórz, a ten teren żyźniejszy, teren nizin, równin, to były właśnie głównie pola. Idąc dalej, może w kierunku tych dwóch warstw społecznych, bogatych i, i biednych, trzeba zauważyć, że w czasach Jezusa już ten podział na pokolenia, te pokolenia patriarchów, w zasadzie nie funkcjonuje. Nie ma mowy o, o szlachetnie urodzonych i pospólstwie, nie ma tego podziału na szlachtę i, i, i chłopów. Jest raczej mowa o biednych i bogatych. Bo przed Bogiem wszyscy są równi. Urodzeni są wszyscy tak samo i wszyscy tak samo umierają. Więc trochę widać, są te różnice w majątku, ale nie w godności. Więc bogaci to jest bardzo nieliczna grupa. Ludzi, którzy prowadzą naprawdę wysoki standard życia, żyją w luksusie. Herod i jego rodzina, jego synowie, żony, itd., prowadzą tryb życia no, tak jak najwyższe, naj, najbogatsze grupy arystokracji starożytnego Rzymu. Więc mają swoich służących, pałace letnie. Zresztą, gdyby odwiedzi, gdybyśmy odwiedzili Macheront czy, czy Herodion, czy najmniej Masadę, zobaczymy ten przepych. To były ogromne pałace, ogromne ogrody, sauny, łaźnie zimne, ciepłe i tak dalej. To wszystko no, świadczyło o ogromnych możliwościach finansowych grupy bogatej i o ogromnych po prostu luksusach, które oni mieli. Więc podsumowując trochę tę grupę bogatą, no oni są nieliczni, ale mają bardzo wiele, jest bardzo liczna grupa tych, co nie mają nic, czyli jakieś biedoty i jest niezbyt znacząca klasa średnia, taka trochę uboga, trochę nieuboga. Jeśli chodzi natomiast o tych ubogich, najuboższych, to tutaj ważne, że to w Piśmie Świętym słowo ubogi, anaw, anawim, to jest ubogi, biedny, ale ktoś też o, o jakichś ograniczonych środkach utrzymania, ktoś podszywdzony przez los, ktoś chory, ktoś, kto jest sierotą, kto jest wdową. To są ci ubodzy, więc to są ci, którzy, którzy doświadczyli od życia jakiejś okrutności, jakiegoś nieszczęścia, bo, bo Bóg był ich obrońcą, Bóg był rzecznikiem ich spraw. Bóg był ich odkupicielem, był ich opiekunem. To często wraca w, w psalmach, gdzie Bóg jest przedstawiony jako ten, który bierze w opiekę sierotę i, i wdowę. I na ubodzich ma oko, jakoś czuwa nad nimi, nie, nie zostawia ich bez opieki. Także o ubodzich dbało prawo. Był rok szabatowy, rok jubileuszowy, więc ten siódmy rok, co siódmy rok, rok nazywany rokiem darowanych długów, który no, miał to zadanie właśnie tym najuboższym trochę ułatwić rozwiązanie problemów, ale też ten siódmy rok, rok szabatowy, co 7 lat trzeba było zostawić uprawy. To, co wyrośnie, nie zrywać, zostawić dla ubodich. Tak samo w sadach, w ogrodach, Co 7 lat nie wolno było zrywać zbiorów. To, co będzie zrywane, będzie dla ubodich. Chodziło o to, żeby ziemia mogła odpocząć. By też dać najeść się tym ludziom słabym, z różnych powodów, ubogim, biednym. Kolejny temat bardzo ważny to kwestia niewolników, którzy no, istnieją w całym starożytnym świecie. Zasadniczo z trzech powodów można było stać się niewolnikiem, no, w sposób taki, że no, ktoś się urodził w rodzinie niewolników, jasne, że no, wtedy też był niewolnikiem. Ale można było stać się niewolnikiem karnie. Na przykład gdy, gdy złodziej ukradł coś i nie był w stanie tego oddać. Czasem też można było stać się niewolnikiem w taki sposób powiedzmy losowy. Ktoś mógł się oddać w niewolę, aby przeżyć, bo na przykład nie miał, nie miał środków do życia, nie miał pracy, nie miał rodziny, wszystko mu się rozsypało i aby przeżyć oddawał się w niewolę. Ale wtedy, gdyby taki Izraelita stał się, doszedł do takiej sytuacji, że, że oddałby się w niewolę, ma być traktowany jak najemnik, nie jak niewolnik, jak najemnik. Tak jak na przykład w opowieści o marnotrawnym synu, który wszystko stracił i zatrudnił się, no właśnie, oddał się w niewolę, by być tym najemnikiem. Można też było stać się niewolnikiem przez to, że na przykład byłeś walczącym w oddziałach tych, którzy przedrali, no i zostałeś wzięty w niewolę Izraela na przykład. I trzecia możliwość to po prostu no, piraci, jakieś porwania, rozboje, po prostu ukraść można było człowieka, by potem go sprzedać w, w niewolę. W strażytnym Rzymie i w ogóle tym pogańskim świecie niewolnicy byli traktowani jak mówiące zwierzęta, jak mówiące narzędzia, także traktowani byli zupełnie inaczej niż, niż ludzie. Niż członkowie rodziny i tak dalej, chociaż też nie zawsze, bo, bo widzimy te przykłady w katakumbach, czyli już z czasów Chrystusa, katakumbach pod Katedrą Świętego Piotra w Rzymie, gdzie mamy po prostu drobowce, w których są nie tylko rody, ale także ich niewolnicy pochowani. To takąś nowość przynosi chrześcijaństwo, które toleruje niewolników, ale zupełnie inaczej każe na nich patrzeć. Także religia żydowska mówiła o niewolnictwie, nadając konkretne prawa niewolnikom. Nie można było wszystkiego wobec niewolników robić, co by się tylko chciało, bo też mieli swoje prawa, więc to też ważne. Natomiast Chrystus przynosi wszystkim wolność. I to bardzo jasno widać, że nie ma już niewolnicza, wszyscy jesteście kimś jednym w Chrystusie, nie? mówi Święty Paweł. Nie da się rozdzielać człowieka, bo Chrystus przychodzi. Do wszystkich. Kolejna grupa, o której chcę mówić w tej społecznej, całej drabinie Izraela, to są Saduceusze, bardzo ważna grupa po hebrajsku Sadu Tim, po, po hebrajsku Sadu kajoj. Oni są kilkanaście razy wymienieni w Nowym, Nowym Testamencie. To była potężna grupa, to była frakcja powiedzmy polityczno-religijna. Mieli duży majątek, mieli ogromne wpływy, różne układy, w które wchodzili. E, dochodzą do swojej pozycji w sumie za czasów Heroda Wielkiego. Należą do, do saduceuszy y, arcy, arcykapłani, czyli jakieś wyżsi rangą y, członkowie czapłanów, ale także i arystokracja. W sumie niewiele wiemy o nich samych, dlatego że i w świadectwach, które są w Ewangelii, y, czy na przykład to, co też mówi Józef Flawiusz, no to są. Dość krytyczne opowiadania. Zresztą Flawiusz był sam Faryzeuszem, więc nie mógł mówić dobrze o Saduceuszach. Natomiast co, co wiemy, że oni przyjmują tylko to, co jest w Torze, to, co jest w Torze spisane dosłownie interpretują teksty święte, odrzucają tradycję ustną, wiarę w zmartwychwstanie, istnienie aniołów. Oni też kolaborują z okupantem, z Rzymem, potrafią się doradywać, aby za konkretną cenę zachować swoje przywileje, mieć, mieć święty spokój. I oni odrywają znaczną ważną rolę w historii Izraela, no, knując i trochę się układając, ale jednak od w zasadzie no, kilkudziesięciu lat przed Chrystusem, aż do czasów po Chrystusie. Także prawie dwa wieki oni naprawdę ważną rolę odgrywają. W kontrze do nich, w opozycji, zawsze są faryzeusze. Hebrajskie perushim czy greckie farizajoj, to znaczy po prostu separatyści, ci, którzy chcą się odrodzić. Są uczeni w piśmie i są faryzeusze. Razem z uczonymi w piśmie tworzą jakąś taką no, powiedzmy, taki korzeń, jakiś trzon dla, dla społeczeństwa Izraela. To jest ta klasa średnia. Są skupieni na studiowaniu tory, ale także na jej interpretowaniu. I na przekładaniu tej interpretacji Tory na codzienność e, życia, na konkretną sytuację życia. Kiedy w 70. roku zostaje zburzona świątynia jerozolimska i nie ma już możliwości codziennej liturgii, kończy się, zostaje zniesiona instytucja kapłaństwa, bo nie ma już gdzie złożyć w ofierze baranków, faryzeusze, a więc rabini, zbudowali coś, co trzeba nazwać nowym judaizmem. Judaizmem rabinicznym, poświątynnym. Rabini, faryzeusze oparli ten judaizm na tradycji ustnej, na synagodze, która stała się bardzo ważną instytucją dla, 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 dla judaizmu. Oni spisują misznę. Miszna to jest zapis tej tradycji ustnej, która jest interpretacją Tory, czyli mamy taką, taki łańcuch wydarzeń. Mamy Torę, którą interpretujemy i teraz ta interpretacja zostaje spisana, tradycja zostaje spisana i to tworzy Miszne, a po drugim wieku, gdzieś po Chrystusie, powstaje jeszcze Gemara, a Gemara jest komentarzem do Miszny. I tak naprawdę to właśnie Miszna i Gemara tworzą Talmud. Talmud, babiloński w V wieku, czy talmud palestyński na przełomie v, VI wieku. Czyli zobaczcie, to jest początek dzisiejszych Żydów. Żydzi, którzy nie są tak ściśle związani jak Jezus Chrystus prawem, torą, ale Żydzi, którzy tworzą to, co przeżywają w oparciu o Talmud czyli o komentarz do komentarza. Jest tora, Żydzi związani z prawem Mojżesza, z pięciorsięgiem, to są Żydzi Starego Testamentu. Dzisiejsi, dzisiejszy judaizm, to judaizm, który bierze swój początek od faryzeuszów, od, jest to oparte o miszne, o, o, o remarę, czyli o komentarz do interpretacji Tory. To jest bardzo ważna zmiana, więc to nie jest tak, że jeśli no, chcę się pomodlić, tak jak się modlił Jezus, albo zobaczyć, jak się modlił Jezus, to pójdę do synagogi, bo oni od pięciu tysięcy lat robią ciągle to samo. Nie, nie robią. Ten judaizm, który dzisiaj mamy w synagogach na całym świecie, jest tak, że podzielony i zróżnicowany, ale ma swoje źródło już po czasach Chrystusa. Jezus nie był takim Żydem, jakich dzisiaj możemy spotkać. I z nimi się wspólnie modlić, chociażby na ulicach Jerozolimy pod ścianą płaczu. Kolejną ważną grupą są uczeni w piśmie. Uczeni w piśmie, czyli sprybowie, uczeni, którzy nie tylko potrafią czytać i pisać, ale są obeznani w piśmie przez duże P w prawie. Trzeba by uczonych w piśmie na dzisiejszy język, przykładając, nazwać prawnikami, notariuszami. Księgowymi, archiwistami, kronikarzami. Oni prowadzili kancelarię, Oni zarządzali świątynią, redagowali różne pisma, zarówno do Żydów w ziemi Izraela, jak i do Żydów diaspory. Prowadzili archiwa, rachunkowość. Więc to. Taka sprawa też brali udział przy spisywaniu rozwodów czy ślubów, więc taki notariusz to jest też właściwe określenie. To była pewna kasta uczonych w piśmie, ale nie, aby wejść do tej kasty, nie chodziło o bycie bogatym albo o koneksje rodzinne, ale właśnie o znajomość pisma. Trzeba było znaleźć nauczyciela, stać się jego uczniem, posiąść tą biegłość w pismach, wykładać Pismo Święte, umieć wydawać właściwe wyroki, no i skończyć 40 lat. I wtedy można było zostać uczonym w piśmie. Rozumiemy więc, że te stronnictwa uczonych w piśmie, faryzeuszów, to miało, miało, były grupy ludzi, którzy mieli bardzo duży wpływ na, na społeczeństwo, na, 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 na religię. Na także oddawanie czci Bogu, na sprawę kultu, ale także na życie społeczne. Jeśli chodzi o życie społeczne, jeszcze wymienimy dwie grupy. Otóż są prozelici. Prozelitos to znaczy przybysz, neofita, nowo nawrócony na, na Judaizm, więc poganin w pierwszym pokoleniu po swoim nawróceniu na Judaizm. Kiedy Przyjął prawo, uwierzył w Boga, zdecydował się na poddanie się obrzezaniu, zobowiązywał się do zachowywania wszystkich przepisów prawa, starał się prozelitą. Natomiast to nie było tak, że Żydzi bardzo chętnie go przyjmowali, bo dopiero potem któreś tam pokolenie mogło być w pełni. Nazwany członkiem narodu żydowskiego, natomiast prozelici. Święty Paweł też będzie swoje pisma kierował do prozelitów. Czytamy, że Żydzi oraz prozelici w zesłaniu Ducha Świętego zaczynają słyszeć swój własny język ojczysty, a więc to są ci, którzy już uwierzyli w Boga, przyjęli całe prawo. Przeciwieństwem do nich byli Phobumenos, to znaczy ci, którzy. Nazywani są bojący się Pana, ci bojaźliwi, bojący się Pana, którzy byli Poganami, którzy już usłyszeli o judaizmie, no, roz, przyjmowali tradycję żydowską z dużym zainteresowaniem, powtarzali, znali, poznawali tę tradycję, zachowywali niektóre przepisy i zwyczaje ale nie potrafili wejść w znak obrzezania, wejść we wszystkie przepisy, zachowywać wszystkich szabatów i, i świąt itd., więc oni byli taki krok przed byciem prozelitami, czyli wejściem w rodzinę żydowską. To byli ci, którzy, no właśnie, phobumenoi ton treon, czyli bojący się, Pana, stąd nazwa Fobumenos, bojący się Pana. Takimi ludźmi byli na przykład mieszkańcy Antiochi, takim był prawdopodobnie święty Łukasz, gdy dowiaduje się o Chrystusie. Jest, jest jakby okrok od bycia Żydem. To są bardzo taka też ważna, ważna grupa w, w Izraelu. Teraz kilka słów o, o rodzinie i o tym, jakie były pozycje i, i funkcje różnych osób w rodzinie, więc trochę o mężczyźnie, o, o kobiecie, o, o dziecku. Więc w tym społeczeństwie plemiennym, prymitywnym, trochę tutaj się cofniemy do Starego Testamentu, rządzi nie tyle kobieta, co matka. Matka ma bardzo ważną rolę. Rola kobiety. Ona jest postacią pierwszoplanową. To ona ma prawo nadać dziecku imię. Kain nazwany przez Ewę, Ruben przez Leę, Samuel przez Annę. Na przykład w historii Samsona. On po ślubie zamieszkał ze swoją żoną. A normalnie to żona szła do swojego męża, więc takie są też historie. Oczywiście nie ma co tu udawać. Ta pozycja kobiety jest ograniczona. To nie jest jak dzisiaj, że wszystkie zawody dla kobiet i, i tak dalej, jakieś szeroko pojęte i równouprawnienie. Tak na pewno nie było. To w sensie tak jak dzisiaj jest, trochę w arabskim świecie kobieta była bardziej tą, która wychowuje w domu dzieci, a, a mężczyzna był tym, który zarabia pieniądze i, i interesy i dba o rodzinę. Tak było też w Izraelu. Natomiast bardzo ważne tutaj trochę cofnę się, bo to jest pewnie temat na osobne nagranie, i bardzo byłoby pewnie ważne i potrzebne o tym powiedzieć. Biblia pokazuje niezwykłą godność i równość mężczyzny i kobiety. W opisie Stworzenia świata, czyli mniej więcej na 600 lat przed Chrystusem mamy napisane o tym, że stworzył mężczyznę i kobietę, stworzył iż isz i isza. Zobaczcie, że isz i isza to jest, to jest jedno. To nie jest tak, że stworzył człowieka i kobietę. To jest, tak nieraz mówiły tłumaczenia, to oczywiście wielki błąd w wielu Biblii, wiele wydań Pisma Świętego. Stworzył mężczyznę i kobietę, iż isz i isza. To jest jeden rdzeń, tylko wersja żeńska jest z literką A na końcu, ale to jest tak samo równi ważni w godności. Stworzył i tak samo ważnych. Więc to trochę zmienia to podejście. Jest, jest inna narracja o kobietach w Starym Testamencie niż w tekstach pogańskich Rzymu, czy Mezopotamii, czy, czy Egiptu. Ale to może mówię o tym na, na, na inny film, bo, bo tego będzie pewnie dużo dłużej o tym by mówić. Ojciec jest głową rodziny. Ojciec jest głową domu, ojciec daje nazwisko, mówimy Jezus ben Józef, Je, Jezus syn Józefa, to, to tak określano, więc, więc to zawsze ojciec nadaje, nawet rodzina po hebrajsku jest bet af, to znaczy dom ojca. Rodzina to się równa wspólnota ludzi, to równa się dom. Zbudować dom to znaczy założyć rodzinę. I tak jak w genealogii, czy u Mateusza, czy u Łukasza czytamy. Ten był synem tego, ten był synem tego, ten był synem tego, przedstawia się właśnie mężczyzn, ojców. Co uważano za rodzinę? Tu jest też ważne. Nie tylko pokrewieństwo. Rodzina to nie są tylko ci, którzy mają takie samo DNA jak ty. Rodzina to są też ci, którzy z Tobą mieszkają. Także i dziadkowie, i ciotki, i wujkowie, i pewnie przyjaciele rodziców, i rodzeństwo. Wszyscy oni, bez rozróżniania na stopnie pokrewieństwa w języku i mentalności, są określani jako brat i siostra. Więc jeśli czytamy w Ewangelii, że Jezus i jego bracia, Jezus i czy przecież z nami mieszkają jego bracia i tak dalej, siostry jego, no to to yy, znamy ten terroryst z Ewangelii, bo on nas zawsze intryguje, ale chodzi właśnie o, o różnych współmieszczańcy bardzo, bardzo bliscy ludzie. O ile przed niewolą babilońską to była wspólnota zamieszkania, wspólnota krwi, to po niewoli babilońskiej do tego dochodzi jeszcze jedno kryterium, czyli wspólna wiara. Czyli rodzina staje się wspólnotą ludzi, którzy podobnie wierzą, którzy zachowują jedność wiary. Jeszcze jedno odnośnie kobiet, mężczyzna ma opiekować się kobietą. Ojciec swoimi córkami, swoją żoną Natomiast jeśli na przykład mąż umrze, a ojca nie ma i, i urodzi się syn, to rządzić ma syn, a nie kobieta jego matka, bo, bo on jest mężczyzną. Więc tutaj te prawa odnośnie mężczyzn są, są jednak bardziej rozwinięte. Obowiązkiem kobiety jest posłuszeństwo swojemu ojcu, a potem swojemu mężowi. Natomiast, właśnie gdy staje się wdową kobieta, to, jak mówić księga mądrości, księga psalmów, to, to największą opieką trzeba ich otoczyć i, i wdowę, i, i sierotę. Bo jeśli nie ludzie, to Bóg sam ich będzie wspomagał. Kobiety mają za zadanie wychowywać małe dzieci, prace domowe. Oczywiście kobieta zajmuje się bardziej córką, ojciec zajmuje się bardziej synem, ale kobiety zajmują też ważne stanowiska w historii, na przykład Rahab. Jest prostytutką w Izraelu, ale w historii Izraela odegrała ważną rolę. Tutaj warto poczytać święte sędziów. Mamy Jezebel, mamy Atalię, które panowały samotnie jako władczynie, mamy Deborę, wojowniczkę, prorokinie, sędzinę, mamy Huldę, bardzo ciekawa postać, prorokini pełna prestiżu w świątyni Heroda. Jest brama Huldy, na jej cześć nazwana. Zresztą o Huldzie mówiłem kiedyś w cyklu spotkań z postaciami Starego Testamentu w Adwencie w zeszłym roku. Mamy Esterę, Żydzi wszyscy w Persji ocaleli właśnie dzięki jej wierze, dzięki jej pozycji. Mamy Judytę, także taka postać kobiety, która no, walczy w obronie Izraela. Kilka słów jeszcze o dziecku, bo to też myślę bardzo, bardzo ważne. Dziecko jest uważane za największe dobro, najcenniejsze w każdym domu, jest największym darem od Boga. Narodziny dziecka są wielkim świętem, to jest cała uroczystość, jest dla całej rodziny okazja do, do świętowania, a dziecko pierworodne dziedziczy wszystkie przywileje. Natomiast często w Biblii to nie najstarszy syn okazuje się tym wybranym. Na przykład to nie Izmael, a Izaak, nie Ezaf, tylko Jakub. Nie najstarszy syn, tylko Dawid. Więc to też tutaj potrafi Pismo Święte troszkę nam pokazać inne kryteria i inną logikę tą Bożą. Ilość dzieci też jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Największą troską pobożnego Żyda była troska o jak najliczniejsze potomstwo. Wychowywano, uczono dzieci od najmłodszych lat. Najpierw mama, kiedy karmiła, do mniej więcej 5-6 roku życia dziecka, albo do kolejnego dziecka. A religijne sprawy przekazywało dziecku, dziecko, przekazywano dziecku przez ojca. Jeśli chodzi o szkoły, to szkoły były dla elit. Jeśli miał pieniądze, dostojnik, no to mógł sobie pozwolić na. Na naukę dla swojego syna, dla swojego dziecka. Bo szkoły były głównie dla mężczyzn, dziewczynki miały wtedy troszkę inne zajęcia, takie bardziej praktyczne, ale też miały swoje miejsca, gdzie się tego uczyły. Szkoły powstawały w domach urzędników, na dworach królewskich, były szkoły przy świątyni, przy synagodze potem, były szkoły dla lewitów, były szkoły prorockie. Podstawą jest nauka czytania i pisania, ale podstawą jest no, to, że przyglądam się mistrzowi. To nie jest tak, że mam lekcje, jak dzisiaj to mamy, tylko bardziej potem, szczególnie, no, to, to nie ma żadnego liceum, ale bardziej mam przyglądać się mistrzowi i naśladować potem mistrza. Też jeszcze ważny temat w kontekście życia i dziecka. W Starym Testamencie nie ma jakiegoś tekstu, odnoszącego się bezpośrednio do aborcji, bo cały Stary Testament jest w stu za życiem. To, co powiedziałem, jeśli dziecko jest największą łaską Boga, największym darem Boga, najcenniejszym, co może spotkać każdą rodzinę. W Egipcie starożytnym była znana aborcja. Jeden jest tekst Księga Wyjścia, 21 rozdział, wersety 22 i 23, który mówi tak. Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną, powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody, to winny zostanie ukarany drzywną, jaką nałoży mąż tej kobiety i wypłaci za pośrednictwem sędziów polubownych. Jeżeli zaś ona poniesie jaką, jakąś szkodę, wówczas on odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za ręka, noga za nogę, oparzenie za oparzenie, rana za ranę, siniec za siniec. Wiemy, że w prawie asyryjskim, no, czyli w prawie sprzed no, tam kilkunastu wieków przed przyjściem Chrystusa, kobieta, która dokonała aborcji, winna była kary śmierci wbicia na pal i jej zwłok nie wolno było pochować. Dopiero w czasach hellenistycznych, w czasach związanych z kultury, tradycją, kulturą pogańską, helleńską, grecką, aborcja staje się popularnym zwyczajem. Choć już wtedy na przykład Józef Flawiusz jest jako przeciwnik aborcji, bardzo jasno konkretnie podawany, czy w księgach Sybillińskiej z Aleksandrii, tam też mowa jest o zakazie aborcji, Filon z Aleksandrii jest takim ojcem takiej moralnej argumentacji przeciwnej aborcji. I jeszcze ostatnia kwestia to kwestia nadawania imienia. Ja mówiłem o tym pewnie wiele razy, ale warto jakoś tak zebrać te informacje. Imię, imię w Biblii nie tyle, to jest cały rytuał. Nadanie imienia, czyli nadanie celu, przeznaczenia człowieka. Czytamy, że nadano mu imię Jezus. To to, to znaczy coś wielkiego, nadanie celu. Bóg jest zbawieniem. Jehoshua. Imię określa człowieka. Bez imienia człowiek jest nikim. Bartymeusz, syn Tymeusza. Bar to znaczy syn, on nie ma swojego imienia. Jan chrzciciel dostaje imię od Zacheusza, od Zachariasza, i Zachariasz dopiero może. Zacząć mówić, czy, czy Zacheusz schodzi z drzewa, bo, bo słyszy swoje imię. Więc to imię też pojawia się w czasach, w czasach Jezusa. Imiona, ważna jest rola tego, który nosi imię, ale też tego, który imię nadaje. Jak mówiłem, bardzo często to właśnie matka nadaje imię dziecku. Te biblijne imiona mają. No, konkretny charakter są symboliczne, są często teologiczne, związane z imieniem Boga, są związane z sytuacją na przykład, porodu, jak Jakub i Ezaf, albo z sytuacją wyglądu tego dziecka, no, a przede wszystkim jego powołania. Są jakieś nazwy roślin, na przykład Rachela, to znaczy owca czy Gazela, Debora, to znaczy pszczoła, Jonasz, Gołąbek, Kaleb, Hiena, Ariel, Lew, Edlon, Młody Byk, Tamar, to znaczy Palma, Zuzanna, czyli Szuszan to, to y, Lilia. Są też znaczące imiona, na przykład Tereach, to znaczy Łysy, Nachor, nadent, Napuchnięty, Paseach, to znaczy pijak, więc Coś, one tam to jest, zawsze znaczą imiona. Jeszcze ostatnie to znaczy, są te teoforyczne imiona. Często, jeśli ma w sobie L, L jest nazwą Boga. Elohim, to jest sprót od Elohim. Czyli na przykład Shemu L, Dani L, moim sędzią jest L. Więc pojawia się L. Pojawia się też o, jakaś fragment imienia Boga Jachwe. Może być Hu, Jahu. Jachw, więc Jeho, Jeshua, Jehoshua, Johanana, Eliachu. Pojawia się więc to imię Boga. I zawsze, gdy jest jakaś mowa o imieniu w Piśmie Świętym, bardziej w Starym pewnie, ale także w Nowym Testamencie, to warto wiedzieć, że to oznacza całą osobę. Całą sytuację tej osoby. Jeśli Jezus mówi imię Zacheusza, to dlatego, że zna całego całą tą postać. Nie tylko, że zna jej imię, ale wie dokładnie kim jest Zacheusz i co on takiego zrobił jako ten celnik. No zna wszystko o nim. Więc to są ciekawe zawsze badania, gdy, gdy poznamy to. Imię. Moi drodzy, nie przedłużając, powiedzcie o czym jeszcze chcecie usłyszeć, ja o tym nadram odcinek, bo to temat społeczeństwa, mogę to gadać i gadać godzinami, bo można mówić o rozwodach, można mówić o małżeństwie, o, o pogrzebach w Biblii, jak to wyglądało, jak, jakie są przeszkody małżeńskie. Mogę mówić o czym, czym jest naród, czym jest monarchia, czym są sytuacje, jak wygląda sytuacja polityczna w czasach Jezusa. Więc o tym wszystkim chętnie nagram odcinek. Proszę napiszcie komentarze, o czym chcecie usłyszeć. Ja o tym zrobię i, i, i o tym przygotuję nagranie. Natomiast następne spotkanie będzie poświęcone gospodarce Izraela, ale o tym za chwilę jeszcze wam przypomnę. Na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Kliknijcie łapkę w górę, jeśli uważacie, że to co mówię ma jakiś sens. Zostawcie swój komentarz, udostępnijcie to na nagranie także innym. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, już niebawem następne, zerknę tylko troszkę sobie na bok, już 25 stycznia pojawi się odcinek o gospodarce starożytnego Izraela. Ważny odcinek. Na czym polega ta, ta gospodarka, skąd mają pieniądze, jak wyglądają podatki, itd. Tak o tym trochę opowiem pod koniec stycznia, a już za tydzień, w środę 11 stycznia, pojawi się spotkanie najpierw on, na żywo w warszawskiej katedrze, a potem też w internecie spotkanie o apokryfach, o księgach, myślę, ciekawych, więc warto, warto posłuchać. Bardzo dziękuję, dobrego dnia wieczoru. Dobrego miesiąca. Szczęść Boże!